Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl/podcasty. Dzień dobry, nazywam się Jakub Gołębiowski i witam na falach podcastów PWC. Dzisiaj przyjrzymy się zagadnieniu ciekawemu, mianowicie z początkiem lipca 2020 roku wejdą w życie przepisy, które stworzą możliwość zawarcia umowy o współdziałanie z szefem Krajowej Administracji Skarbowej. I właśnie o tych możliwościach i o tej umowie chciałbym dzisiaj porozmawiać z naszym ekspertem, a moim gościem jest dzisiaj Andrzej Zubik, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PWC. Dzień dobry. Dzień dobry. To brzmi dosyć enigmatycznie. W zamierzeniu ustawodawcy ta umowa o współdziałanie ma prowadzić do zwiększenia przejrzystości czy też transparentności podejmowanych działań i budowy takiego wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem. To może zacznijmy od tego, dlaczego podatnikowi właściwie miałoby się opłacać zawarcie takiej umowy o współdziałanie? Co miałoby go do tego skłonić? Co za tym stoi? Ustawa przewiduje szereg różnorakich udogodnień dla podatników, którzy zawrą umowę o współdziałanie, ale zanim do nich przejdziemy, ważniejsze będzie chyba zwrócenie uwagi na ogólne założenia programu współdziałania. Tak jak powiedziałeś, fundamentem programu współdziałania ma być zagwarantowanie pewności stosowania prawa w zamian za transparentność podmiotu wobec administracji skarbowej. I tego rodzaju rozwiązania, pewność za transparentność, nie są czymś nowym, patrząc na tendencje światowe. Znamy przykłady monitoringu horyzontalnego, obecnie zwanego częściej jako cooperative compliance, w krajach zarówno bardzo odległych, od Stanów Zjednoczonych począwszy, na Australii skończywszy, jak i takich znacznie nam bliższych geograficznie, europejskich, jak choćby Holandia, Austria, Rosja. Transparentność ze strony KAS, którą podatnik ma zyskać, i to może być jedna z pierwszych, dosyć ważnych korzyści, to otwartość co do informowania o okolicznościach, z jakimi są związane różnego rodzaju pytania kierowane do podatnika, a także otwartość co do informowania o czynnościach nadzorczych wobec podatnika, takich jak różnego rodzaju kontrole czy weryfikacje poprawności rozliczeń podatkowych. Co może być istotną korzyścią dla podatnika będącego stroną umowy o współdziałanie? Chociażby jeden kontakt z administracją skarbową. W chwili obecnej podatnicy bardzo często skarżą się na to, że miewają pytania czy kontrole z różnorodnych organów podatkowych z terenu całego kraju. Po zawarciu umowy o współdziałanie podatnik powinien mieć jeden kontakt w administracji skarbowej. Każda ze stron umowy o współdziałanie wyznaczy reprezentującą ją osobę do kontaktu, a wszelkie działania weryfikujące poprawność wykonywania przez podatników obowiązków podatkowych powinien przeprowadzać szef KAS. Czyli mogę tutaj zadać takie pytanie, czy możemy mówić, że będzie można mieć takiego swojego opiekuna w tej Krajowej Administracji Skarbowej? Tak, instytucja opiekuna istnieje już nawet teraz, jest praktykowana przez duże urzędy skarbowe, ale to będzie następny krok w odniesieniu do osoby, która ma być partnerem we wszelkich kontaktach podatnika z administracją skarbową. Dodatkowo szef KAS ma zobowiązywać się każdorazowo do tego, że dostosuje formę i częstotliwość wszelkich weryfikacji do dotychczasowej współpracy podatnika z organami podatkowymi. Szef KAS będzie także przedstawiał podatnikowi okresowy indywidualny plan nadzoru i razem z podatnikiem ustalał zasady przeprowadzania audytów. W końcu to tylko szef KAS powinien być organem właściwym do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej podatnika, co może być bardzo istotne dla tych, którzy w ostatnim okresie mieli czy mają wiele różnorakich kontroli podatkowych. To transparentność. Ale co oprócz tego podatnik powinien uzyskać? Zgodnie z deklaracjami ustawodawcy to pewność prawa i to pewność w czasie teraźniejszym, a nie po fakcie, po zdarzeniu czy po dokonaniu jakiejś spornej czynności. Do tego stanu mają prowadzić okresowe spotkania odbywane przez podatnika razem z personelem Krajowej Administracji Skarbowej. Harmonogram tych spotkań strony ustalał na początku obowiązywania umowy o współdziałanie. Do tego szef KAS zobowiązuje się do niezwłocznego informowania podatnika o wszelkich stwierdzonych błędach w zakresie stosowania prawa podatkowego i o zagadnieniach, które w ocenie szefa KAS wymagają dodatkowego wyjaśnienia. To jeżeli chodzi o kontakty. Natomiast ustawa wprowadza także nową formę, nieznaną do tej pory, formę porozumień podatkowych, które mają być zawierane
przez podatnika będącego stroną umowy o współdziałanie z szefem KAS. Porozumienia mogą dotyczyć kilku wprost w ustawie wymienionych obszarów. Najważniejsze, najpopularniejsze z nich to porozumienia, które de facto zastąpią indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, umowy, które zastąpią decyzje w sprawie uprzednich porozumień cenowych i w końcu porozumienia, które zastąpią opinie zabezpieczające przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Te porozumienia mogą także dotyczyć innych niezbędnych dla realizacji umowy o współdziałanie zagadnień, a jednym z dosyć ciekawych zagadnień na gruncie materialnego prawa podatkowego mogą być porozumienia określające wysokość prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w CIT. Te porozumienia mogą wprowadzić nową wysokość uproszczonych zaliczek na poczet zobowiązania podatkowego w CIT, innego niż znane do tej pory zaliczki uproszczone. Co ciekawe, porozumienia zastąpią te instytucje, które do tej pory miały charakter bardzo jednostronny, tak jak na przykład interpretacja prawa podatkowego, i wprowadzą w ich miejsce możliwość dwustronnego, dobrowolnego zawarcia porozumienia, takiej właśnie umowy z szefem KAS. Co interesujące, podatnik taką umowę będzie mógł wypowiedzieć, jeżeli z jakiejś przyczyny uzna, że nie chce, aby ona dalej obowiązywała. Drobnym udogodnieniem będzie także zmniejszenie opłaty za wydanie na przykład decyzji w sprawie uprzednich porozumień cenowych, która od tej pory dla podatników będących stroną umowy o współdziałanie również będzie miała formę porozumienia podatkowego, czy też zmniejszenia opłaty za porozumienie będące odpowiednikiem opinii zabezpieczającej. Nie wiadomo jedynie, na ile te porozumienia będą negocjowalne i na ile podatnik będzie mógł przekonać szefa KAS do określonych zasad czy wysokości parametrów wynikających z tych porozumień. Pewne jest jedynie, że w ramach transparentności, pewności i współdziałania z szefem KAS będzie mógł uzyskać informację o stanowisku szefa KAS i o projekcie takiego porozumienia, zanim na nie się zgodzi. To wszystko wygląda dosyć ciekawie. Wygląda, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, odpowiadając na moje pytanie o opiekuna, to jest taki kolejny krok w relacji Krajowej Administracji Skarbowej z podatnikami, ale chciałbym cię dopytać, jakie warunki trzeba spełnić, aby taką umowę o współdziałanie móc zawrzeć? No i też z jakimi obowiązkami rozpoczęcie takiej współpracy może się wiązać, no bo rozumiem, że to w zamian za jakieś przywileje no należy też realizować jakieś obowiązki wobec KAS-u. Dokładnie tak. Pierwszym podstawowym warunkiem, jaki będzie musiał spełnić podmiot, który zechce złożyć wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie, jest skala działalności. Umowa o współdziałanie w obecnym kształcie będzie dotyczyć tylko tych podatników, którzy wykazują przychody przekraczające 50 milionów euro rocznie. Każdy taki podatnik, który chciałby złożyć wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie, będzie musiał przejść audyt wstępny i zawarcie umowy możliwe będzie tylko w sytuacji, kiedy ten audyt zakończy się pozytywną opinią. A skoro o audytach mowa, to ustawa przewiduje dwa rodzaje audytów. Audyt wstępny, a więc ten przeprowadzany przed zawarciem umowy o współdziałanie, oraz audyt monitorujący, prowadzony już w trakcie obowiązywania umowy o współdziałanie. Celem obydwu tych audytów jest zarówno sprawdzenie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych, jak i sprawdzenie skuteczności i adekwatności tak zwanych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Cóż to takiego? Ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego to, inaczej mówiąc, wewnętrzne systemy zarządzania ryzykiem, kontroli, audytu wewnętrznego, wewnętrzny compliance i audyt funkcji podatkowej. A więc te procedury i procesy, które mają zapewnić prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych przez podatnika. Audyt wstępny, który będzie warunkiem zawarcia umowy o współdziałanie, ma w zamierzeniu dotyczyć dwóch ostatnich lat podatkowych oraz trwającego bieżącego roku podatkowego. Jego harmonogram powinien być uzgadniany z podatnikiem, więc podatnik powinien mieć wpływ na to, kiedy on jest przeprowadzany, jak wyglądają czynności podejmowane w ramach audytu wstępnego. To na starcie. Natomiast po zawarciu umowy o współdziałanie, podatnik będzie musiał wypełniać szereg kolejnych obowiązków. Najważniejsze z nich to dobrowolne i prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych, ale to obowiązek, który dotyczy każdego podatnika, nie tylko tego, który jest stroną umowy o współdziałanie.
posiadanie skutecznych i adekwatnych procedur i procesów wewnętrznych, które dotyczą zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, to obowiązek, który równocześnie jest korzyścią dla podatnika, bo każdy przecież chciałby w tak ważnym obszarze jak podatki mieć właściwie zorganizowany sposób, w jaki funkcjonuje, sposób, w jaki te podatki rozlicza. Obowiązki charakterystyczne dla strony umowy o współdziałanie to dwa kolejne, a więc konieczność informowania szefa KAS o istotnych zagadnieniach podatkowych, które mogą stać się źródłem sporu pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, a także przekazywanie szefowi KAS istotnych informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika. W obydwu przypadkach, zarówno jeżeli chodzi o zagadnienia podatkowe, jak i o korzyści podatkowe, progi istotności, a więc progi wartościowe, powyżej których ten obowiązek informowania zaistnieje, powinny być określone w umowie o współdziałanie. Umowa o współdziałanie będzie zresztą w sposób bardziej szczegółowy określać wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej pomiędzy nimi umowy, a także sposób informowania się przez strony w trakcie trwania umowy o współdziałanie. I na tym katalog najważniejszych obowiązków się kończy, z zastrzeżeniem oczywiście tej szczegółowej regulacji w umowie o współdziałanie. Co ważne, w przypadku gdyby podatnik stwierdził, że umowa o współdziałanie przestaje go interesować, będzie mógł w dowolnym momencie ją wypowiedzieć. Ustawa gwarantuje podatnikowi możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie. Po stronie szefa KAS do wypowiedzenia może dojść jednak tylko w ściśle określonych sytuacjach, a więc wtedy, kiedy podatnik naruszy postanowienia tej umowy lub będzie w sposób poważny lub powtarzający się naruszał przepisy prawa podatkowego. Przedstawiłeś to zagadnienie w taki całościowy, holistyczny sposób. No ale teraz pod koniec tej naszej rozmowy rodzi się w mojej głowie takie pytanie, czy da się już w tej chwili ocenić, dla jakiej grupy podatników umowa o współdziałanie może być dobrym rozwiązaniem? Z czyjej perspektywy jest to szczególnie interesujący dokument? Już na pierwszy rzut oka widać, że to rozwiązanie będzie dotyczyć tylko dużych podatników. Ten warunek przewidziany przez ustawę do złożenia wniosku, a więc przychód w podatku dochodowym od osób prawnych przekraczający 50 milionów euro, to jedna przyczyna. Druga to koszty związane z udziałem w programie. Zgodnie z umową o współdziałanie, zgodnie z regulacją ustawową, zaistnieje konieczność dosyć częstego, okresowego raportowania organom podatkowym różnego rodzaju zdarzeń i to pociągnie za sobą z pewnością czas, energię pracowników i personelu wspierającego rozliczenia podatkowe danego podmiotu. Być może skończy się wręcz tym, że będzie trzeba zatrudnić dodatkowe osoby, które tą funkcją się zajmą. Dlatego też myślimy tutaj głównie o dużych podmiotach jako adresatach umowy o współdziałanie, ponieważ to im najbardziej może opłacać się uzyskanie tej pewności prawa, a więc zmniejszenie ryzyka podatkowego. Tam, gdzie to ryzyko jest największe, tam będą i widoczne największe korzyści z udziału w programie współdziałania. Co więcej, to tym podmiotom może najbardziej zależeć na walorach reputacyjnych, na tym, aby dobrze postrzegane były zarówno przez podatników, przez innych podatników, przez ich klientów, jak i przez administrację podatkową. Na ten moment wiadomo, że w połowie 2020 roku wystartuje pilotaż, w którym uczestniczyć będzie dosyć nieliczna grupa podmiotów wybranych przez szefa KAS spośród tych, które złożą wnioski. Zgodnie z ustawą szef KAS może ograniczyć do 20 liczbę podmiotów, z którymi umowa zostanie podpisana, a z tego z zapowiedzi płynących ze strony Ministerstwa Finansów w trakcie procesu legislacyjnego wynika, że ta liczba może być nawet niższa niż 20 podmiotów. W tej sytuacji, ponieważ mówimy o perspektywie przyszłego roku, po tej wstępnej analizie, którą tak tu wspaniale przeprowadziłeś, będziemy do tego zagadnienia wracać. Kiedy ten pilotaż już się rozpocznie, będziemy w stanie ocenić, jakie są rzeczywiste efekty zawierania tych umów o współdziałaniu, jak w praktyce wygląda ta kooperacja. No myślę, że to jest materiał na kolejny odcinek. Ministerstwo Finansów zapowiedziało nawet, że w trakcie trwania programu będzie pilnie obserwować, jak on jest wykonywany, a po jego zakończeniu, po zakończeniu tego pierwszego pilotażu, planuje przeprowadzić ewaluację programu, ocenę korzyści i kosztów z nich wynikających pod kątem tego, czy w jakiś sposób programu nie należałoby usprawnić na przyszłość. To by też bardzo dobry pomysł ze strony ministerstwa, jak się wydaje.
Tymczasem dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Andrzej Zubik, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC. No i tak jak mówię, będziemy jeszcze do tematu umowy o współdziałanie z Krajową Administracją Skarbową wracać. Z pewnością. Dziękuję bardzo. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PwC znajdziesz na stronie pwc.pl/podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.